Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony i zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na miesiąc kwiecień 2019 roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam do sprawdzenia swojego znaku ascendentalnego. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, macie pod spodem tego filmu. I wtedy odsłuchajcie sobie filmik właśnie odnośnie tego znaku. Być może tam znajdziecie więcej informacji dotyczących Waszej sytuacji życiowej. A teraz przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, kochani, co tam się będzie działo u naszych skorpionów ciekawego w kwietniu. Energia, która będzie Was prowadzić w miesiącu kwietniu, w którą wchodzicie, to jest kapłan, wiara, papież inaczej. Co pomaga bądź przeszkadza? Cesarzowa. Wasze zamiary, działania, jakie kroki będziecie w tym miesiącu podejmować? Sprawiedliwość. Co odchodzi do przeszłości, kochani? Dziewięć denarów. No, kochani, czyżbyście kończyli swój stan tak zwanego singla i będziecie wchodzić w związek małżeński? No, na razie tak to się zapowiada. Wasze plany, wasze myśli, analizowanie, rozważanie, co tam w głowie naszego skorpiona? Dziewięć kielichów, pięknie. Bardzo ładnie. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca. Królowa mieczy. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli takie wasze przekonanie wewnętrzne ja, wasze myśli, wasze odczucia. Dziewięć mieczy. Nad czym się tak martwicie, kochane strzelce? Otoczenie, czyli czynniki zewnętrzne, rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy. Siła. Wasze obawy bądź nadzieje. A z kielichów? No pięknie. Czyli nadzieja na wielką miłość, na szczęście, na spełnienie emocjonalne. Super. I koniec miesiąca. Jak to się wszystko ułoży? Osiem kielichów. Tle czytania. Siedem mieczy. Oj, tak dobrze. Nie tak powiem było. No ale już patrzymy, kochani. Ogólnie karta papieża, karta wiary, karta małżeństwa, karta zawierania związków małżeńskich, karta opieki sił wyższych, jakiegoś wysokiego autorytetu, osoby szanowanej, ale bardzo dobrej. Dobry doradca, taki opiekun duchowy, ksiądz, kapłan, osoba spod zodiakalnego byka, może tak być. Jakieś współczucie, jakieś dobre rady, być może ojcostwo, co dla niektórych skorpionów, być może tatusiami zostaniecie w tym miesiącu. Karta takiej wiary, tradycji, tak? Szczególnej ochrony, powołania. Więc w takiej uduchowionej energii, kochane skorpiony, będziecie w tym miesiącu. Będziecie może dużo rozmyślać, modlić się, medytować. Bardzo będziecie uduchowieni w tym miesiącu. Co pomaga bądź przeszkadza? I teraz tak, dla jednej grupy skorpionów być może jest to ciąża. Dla innych jakaś atrakcyjna kobieta, być może nadopiekuńcza, być może to wasza mama, wasza żona, znajoma, kochanka, przyjaciółka. Jakaś nadopiekuńczość, jakaś wygoda, jakiś luksus, jakieś piękno.
Karta cesarzowej jest to karta mówiąca o obfitości, tak? Ale też o macierzyństwie, o wrażliwości i też o opiece. Czasami no nadopiekuńcza mama może być, tak? Ale piękna, zmysłowa, bogata kobieta. Więc tutaj już musicie dopasować do swojej sytuacji, czy ta osoba, czy ta sytuacja Wam pomaga, czy Wam przeszkadza. Wasze zamiary. Jakieś sprawy urzędowe, jakieś sprawy prawne, sądowe. Co niektórzy może chcą właśnie, tak jak powiedziałam, na karta papież, cesarzowa i sprawiedliwość, może chodzi o związek małżeński, może to być ślub, a może być to rozwód, też tak może być, bo mamy w tle kartę siódemki mieczy, kartę zdrady, kończycie miesiąc odejściem bądź powrotem, ale zaraz do tego dojdziemy, no mówię, tyle Was i tyle możliwości, więc każdy już tutaj sobie dopasuje do siebie, ja zaraz oczywiście dobiorę karty, więc będziemy wiedzieć jaśniej. Karta sprawiedliwości, karta urzędu, karta równowagi, obiektywnej oceny, sprawiedliwej, tak? Załatwiania jakichś spraw urzędowych, podpisywania jakichś umów, być może notarialnych, no coś będziecie, jakieś tutaj kroki będziecie chcieli podjąć w tym kierunku. Być może rozwód, też tak może być, bo być może jesteście w stanie teraz małżeńskim, tak, a no jednak chcecie wrócić do stanu wolnego, ale no nie za bardzo mi to wygląda, ponieważ stan wolny jakby za Wami, bo byliście pięknymi, atrakcyjnymi, niebywale atrakcyjnymi pannami bądź kawalerami na wydaniu o pokaźnym majątku. Niczego Wam nie brakowało, czuliście się pewnie, czuliście się atrakcyjnie, czuliście się dobrze w swoim świecie, tak? Ale to już odeszło do przeszłości. Nagle się właśnie coś tutaj pojawiło takiego, co troszeczkę zaburza Was. Zaburza Waszą taką harmonię jakby życiową. Ale co macie w głowie? Do czego Wy dążycie? Co Wy planujecie? Wy tak jakbyście chcieli znowu być sami, bo wtedy jesteście szczęśliwi, chcecie się samorealizować, chcecie zaspokoić swoje wszystkie emocje. Dziewiątka kielichów mówi o spełnieniu emocjonalnym, o takiej stabilizacji, o realizacji swoich, realizacji swoich pragnień, swoich marzeń, żebyście wreszcie czuli się szczęśliwi, tak, o takim luksusie emocjonalnym, o takim spełnieniu, o takiej stabilizacji, satysfakcji ze swojego życia, tak? Chcecie sprawiać sobie przyjemności, chcecie być szczęśliwi, chcecie, żeby te emocje w Was były stabilne, żebyście się po prostu dobrze czuli, tak? Dobrze, żebyście się po prostu dobrze czuli emocjonalnie. I to Wam chodzi po głowie. I teraz tak, w połowie miesiąca pojawia się kobieta. Królowa mieczy. Albo to jest Wasza matka bądź teściowa, bo jest to kobieta po 45 roku życia, z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. I ona może tutaj Wam coś, no, że tak powiem, pokrzyżować lub wtrącić swoje trzy grosze, ponieważ jest to osoba niezwykle mądra, inteligentna. Może sprawiać wrażenie takiej oschłej, zimnej, gderliwej, no takiej niedostępnej, ale na pewno jest to osoba, która wie, co mówi. Uważajcie, żeby ta osoba nie podjęła za Was jakiejś decyzji. Ci z Państwa, którzy będą się rozwodzić, może to sygnalizować paniom adwokat albo paniom sędzinę, która będzie orzekać w Waszej sprawie i to ona zadecyduje nad przyszłością Waszego związku, tak? Po prostu wyda wyrok. Zaraz oczywiście dopytamy, ale no tak mi się wydaje, że ona jest po prostu mądra, uczciwa i szczera, tak? Karta rozmowy, karta komunikacji, więc tutaj no możecie w połowie miesiąca mieć do czynienia z taką osobą. Być może jakaś urzędniczka, być może jakieś sprawy tutaj załatwiacie, tak? A ci znowuż z Państwa, którzy planują być może ślub, ale raczej bym tutaj widziała, że Wy dążycie do tego stanu panieńskiego bądź kawalerskiego. Być może jest to Pani właśnie adwokat, Pani notariusz, która będzie przygotowywała Wam jakieś pisma ważne, urzędowe, tak? No ktoś taki, z kim będziecie na pewno się komunikować, będziecie rozmawiać. I teraz tak, Wasze czynniki wewnętrzne, czyli to, co Wy w sobie czujecie, tak? Nikomu o tym nie mówicie, tylko to jest Was. Dziewiątka mieczy, czyli przechodzicie jakiś ogromny stres,
jakiś dyskomfort psychiczny, jest jakaś sytuacja, no, która po prostu nie daje Wam spać po nocach, tak? Bardzo się z tym męczycie, czujecie niepokój, czujecie strach, macie depresję, dręczycie się psychicznie, być może macie wyrzuty sumienia. No, jakieś nocne koszmary, demony Was tutaj męczą i po prostu nie dają Wam spać przez to takie intensywne myślenie. Co na to Wasze otoczenie? Wasze otoczenie, no, jest silne, tak? To jest zodiakalny lew, więc jakaś osoba tutaj z Waszego otoczenia, spod znaku lwa, może mieć tutaj coś do powiedzenia. Ono jest opanowane, ono jest bardzo silne emocjonalnie, wytrwałe. Przepraszam Was, ale już kolejne czytanie, to już troszkę zmęczona jestem. Ta osoba jest zdyscyplinowana i ma ogromną siłę woli, tak? Ale jest też dobrym dyplomatą. Osobą odważną, osobą, która dąży do sukcesu. Więc ktoś tutaj taki, no, jest w Waszym otoczeniu, być może Wam pomoże, a być może będziecie musieli rywalizować z tą osobą, tak? Wasze obawy lub nadzieje. No i mamy tutaj ten as kielichów, czyli nowy początek zwiastujący szansę na nowe uczucie, na nową miłość. Być może Wy się tak zamartwiacie tym rozstaniem tutaj, i myślicie sobie, czy ja znowu będę w stanie pokochać, czy ja znowu będę w stanie kogoś znaleźć sobie, tak, jako partnera bądź partnerkę, jakiegoś przyjaciela, przyjaciółkę. No, a z kielichów są to wszystkie uczucia Wasze, takie pozytywne, początki zakochania, tak, spełnienia życiowe, spokój emocjonalny. Wy się tego obawiacie albo macie nadzieję, więc mówię, dla jednej grupy może to być załatwianie jakichś spraw urzędowych związanych z małżeństwem, tak? Być może ciąża się pojawiła, być może ona jest tutaj przeszkodą i teraz Wy nie wiecie, co zrobić. Czy to naprawdę jest miłość, czy będziecie szczęśliwi z tą osobą, tak? Być może, nie wiem, wpadkę, co niektórzy z Was mieli, tak? I teraz jesteście postawieni przed faktem dokonanym i na przykład kto, rodzice może naciskają tej osoby, tej dziewczyny, żebyście się z nią ożenili, no bo jest ta ciąża, tak? No też tak może być, to mogą być różne wersje. Oczywiście nie dla wszystkich, no to ja mówię, takie daję różne historie, żeby jak największe grono z Was tutaj dopasowało coś do siebie. Ale jest lęk o to bezpieczeństwo emocjonalne, tak? O te uczucia, o tą miłość, o to szczęście, takie spełnienie. Jest o to lęk. I teraz jaką Wy decyzję podejmujecie? Karta 8 kielichów jest to karta, która jest troszeczkę dla mnie taka zawsze zagadkowa, ponieważ ona ma, że tak powiem, dwa przesłania. Pierwsze takie główne mówi o tym, że odchodzimy od sytuacji, która nas już po prostu dobiła emocjonalnie. Tak nas zmęczyła, że my po prostu już mamy dosyć, bo jesteśmy zranieni, niefajnie się czujemy, po prostu zostawiamy wszystko tak, jak jest i idziemy w poszukiwaniu czegoś nowego, lepszego. Szukamy komfortowej sytuacji, szukamy spokoju, szukamy wyciszenia, miłości, żeby wreszcie to się wszystko skończyło. Dajcie mi wszyscy święty spokój, ja chcę po prostu mieć już wolny umysł, wolną głowę, czyste sumienie. Chcę, żeby to się wszystko pokończyło, chcę mieć święty spokój. To jest takie pierwsze przesłanie tej karty. Drugie z kolei może mówić, że jak się sprawa oczyści, wyjaśni i unormuje, Wy możecie w każdym momencie wrócić, tak? Jak dojdziecie do takiego momentu, że uspokoicie się, wyciszycie, zregenerujecie po jakichś tam bolączkach i złych wydarzeniach w swoim życiu. Karta mówi, że nie zamykamy za sobą drzwi, nie palimy mostów. W każdym momencie poprawy naszego samopoczucia, poprawy naszych relacji możemy wrócić. Więc tutaj może chodzi o to, że na chwilę odpoczniecie od siebie, bo musicie przemyśleć, musicie ochłonąć, musicie te emocje jakoś uporządkować. No też może być taka sytuacja. I teraz tak, bardzo nie lubię karty siódemki mieczy. Nie wiem, czemu ona się tutaj pojawiła. Pod spodem mamy gwiazdę, czyli karta spełnionych życzeń. Takiego światełka w tunelu, które mówi, że jednak będzie dobrze, żebyście się nie martwili. Siódemka mieczy. I teraz tak, albo bądźcie sprytni w tej całej sytuacji. Karta może też mówić, że unikacie odpowiedzialności, tak? Unikacie
konsekwencji swoich czynów. Unikacie zobowiązań, no być może, no ja to tak widzę, że była tu taka historia, że panowie, no niestety, zdarzyło się, że jest ciąża i wy teraz chcecie się z tego wycofać, bo wam było dobrze, jak byliście sami, wy chcecie po prostu i myślicie tylko o swoich uczuciach, tak? A nie na przykład o partnerki. Jakieś tutaj są sprawy urzędowe, to was trochę męczy, są wyrzuty sumienia, no ale stało się, tak? Więc wy musicie podjąć decyzję, czy weźmiecie za to odpowiedzialność. A nie będziecie się ukradkiem wymykać, nie będziecie się wywijać, tak? Od tego. Nie będziecie kłamać. To jest też karta kłamstwa, oszustra, zdrady, takiego złodzieja, tak? Ja sobie zaraz to wszystko podopowiadam, bo tu taka dziwna historia wyszła. No ale kochani, no być może to nie dla wszystkich jest. Być może jedną osobę tutaj ściągnęłam, która akurat ma taki problem w swoim życiu i chce po prostu, no, wyjaśnienia. Dobrze, kochani. O co chodzi z tą cesarzową? Już wyjaśniamy. Po kolei karty lecimy. Cesarzowa. To jest. No, to jest piątka mieczy. Czyli to jest osoba, która wam wbiła nóż w serce, która próbuje wami manipulować, próbuje stworzyć taką sytuację, żeby jej było na wierzchu. Może was okłamuje, może wykorzystuje, oszukuje. Jesteście rozczarowani na pewno tą sytuacją. To jest takie dążenie po trupach do celu, więc tutaj tak jakbyście zmuszeni byli do czegoś. Dobrze, o co chodzi tutaj z kartą sprawiedliwości? No, dziesiątka mieczy, czyli koniec jakichś ciężkich problemów, ale to myślę, że to jest rozwód, jak najbardziej, rozstanie. No, dobiła was ta sytuacja i dlatego jesteście zmuszeni tutaj zadziałać prawnie, kochani. Tak, czyli to jest jednak rozstanie. Karta dziewiątki kielichów. Karta gwiazdy, czyli wy chcecie spełnić swoje marzenia, chcecie być osobami szczęśliwymi. To jest też karta zodiakalnego wodnika, ale ogólnie gwiazda mówi o nadziei, o takim, tak jak powiedziałam, światełku w tunelu, że jednak będzie dobrze, że jednak to szczęście was dopadnie i to jest ochrona sił wyższych, tak? Być może wy tutaj, no nie jesteście w żadnym związku małżeńskim, ja tak tylko klepnęłam, ale być może, że ta karta papieża to jest właśnie to, że w tym miesiącu jesteście bardzo uduchowieni. Nie wiem, może intensywnie się modlicie, prosicie niebiosa, żeby jednak tutaj te wasze marzenia się spełniły i żeby ta wasza satysfakcja, to wasze takie spełnienie, samozadowolenie jednak się zrealizowało, tak, żebyście byli szczęśliwi, żeby te wasze pozytywne emocje, uczucia wróciły. Czego dotyczy ta dziewiątka mieczy? Dwójeczka, tak, czyli partnerstwa jakiegoś, tak? Równowagi. To jest karta mówiąca o tym, że jakieś zawirowania są w waszym życiu, a wy potrzebujecie równowagi, stabilizacji w emocjach. Jesteście w tej chwili rozedrgani, naprawdę. Raz jest dobrze, raz jest źle i o tym mówi też dziewiątka mieczy, że to jest takie, no, tak intensywnie myślicie, że aż po prostu się zadręczacie tymi myślami i wam jest potrzebna równowaga. Być może też myślicie właśnie o swoim partnerze bądź partnerce. Karta siły. Karta księżyca, czyli ktoś zataja przed wami, ktoś bardzo taki spokojny, sprytny, ktoś, kto dobrze planuje, ale coś przed wami ukrywa, może was kłamać, może was oszukiwać, jakieś niejasne sytuacje z otoczenia są. Coś musicie wyjaśnić, kochani. Księżyc są to zodiakalne ryby, to są jakieś iluzje, to jest takie mamienie, być może jakiś skandal właśnie z tą osobą, bo tu mamy zodiakalnego lwa. No jakieś tutaj niefajne sytuacje, to jest wszystko jakieś takie owiane tajemnicą i to jest niefajna karta. Ale to dotyczy otoczenia, czyli to otoczenie was jakoś chce zmanipulować. Proszę wyjaśnienie asa kielichów. Kochankowie, tak, czyli być może to jakiś romans, być może jakieś uczucie, jakaś zakazana miłość, a być może podjęcie jakiejś trudnej decyzji. Na coś musicie się, kochani, tutaj zdecydować. Karta zodiakalnych bliźniąt,
I 8 kielichów. Od czego, kochane skorpiony, wy tak uciekacie? Czego macie dosyć? Koło fortuny. Tak, czyli totalna transformacja. Nie transformacja, źle, wróć. Transformacja to by była karta śmierci. Koło fortuny, zmiana losu, zmiana biegu wydarzeń. I to jest podróż. Być może gdzieś wyjedziecie, być może, no mówię, odejdziecie na chwilę, dacie sobie chwilę wytchnienia, odpoczynku od siebie. Coś od losu, jakieś szczęście, czyli jakiś łut szczęścia będziecie mieli, że coś tutaj się zmieni na Waszą korzyść. Czyli cała ta sytuacja, która wydawała się patowa, wydawała się dla Was bardzo ciężka, jednak obróci się z korzyścią dla Was. I moje kochane skorpiony, muszę koniecznie tą siódemkę mieczy dopowiedzieć, chociaż zazwyczaj karty tła nie dopowiadam, ale zrobię kolejny wyjątek. Karta rydwanu. Czyli musicie wziąć jednak to, wy musicie być sprytni i musicie wziąć sprawy w swoje ręce i poprowadzić je tak, żeby to dla Was było dobrze, żebyście osiągnęli sukces. Karta rydwanu mówi o szybkim załatwianiu spraw, o takiej determinacji i panowaniu nad sytuacją, czyli niestety musicie troszeczkę takimi no nieuczciwymi kroczkami po cichu robić swoje, robić to sprytnie, żeby nikt Was nie złapał na tym i cóż, osiągniecie wtedy wszystko, co będziecie chcieli. Aha, zapomniałam jeszcze o tej królowej mieczy. Co to jest ta królowa mieczy? Kto to jest? Król mieczy. Kochani, tak, czyli to będzie jakiś sędzia, to będzie jakiś adwokat, jakaś osoba, która po prostu zasądzi, podejmie za Was decyzję, wyda wyrok, będzie to sprawiedliwe na pewno, obiektywne, nikt nie powinien być tutaj zraniony, na pewno będzie to szczere, ale ta osoba chłodno podchodzi do spraw, bez emocji, nie ukierunkowuje swojej racji bez względu na sympatię do kogoś, więc jak najbardziej wygląda mi tutaj na sędziego, na jakiegoś prawnika, który po prostu będzie za Was decydował i orzeknie w tej sprawie. Oczywiście pozytywnie dla Was. No dobrze, moi mili, to by było na tyle. Zobaczymy jeszcze, co mistrzowie duchowi chcą Wam doradzić na ten miesiąc. El Moria. Dbaj o swoją energię. Widzicie, kochani, ale piękna karta. Uwielbiam takie kolory. Ślicznie. Już czytamy, jaka jest jego myśl przewodnia. Co on Wam chce doradzić? Jesteś osobą wrażliwą i przejmujesz wiele toksycznej energii od innych osób. Ta karta prosi, abyś się zatrzymał i wezwał El Moria i Michała Archanioła, którzy pomogą Ci uwolnić się od złej energii. Są również w stanie oczyścić i podnieść energię innych ludzi, Twojego domu czy miejsca pracy. Po oczyszczeniu siebie poproś ich, aby chronili Cię przed kolejnymi intruzami. Proces ten nazywany ekranowaniem powinien być przeprowadzany jeden lub dwa razy dziennie. Możesz również nosić wisior z kryształu górskiego, który w razie potrzeby odgrywa rolę bufora dla negatywnej energii i zabezpiecza Cię przed jej przejmowaniem. Poproś Michała Archanioła, aby przeciął toksyczne więzy łączące Cię z ludźmi lub obiektami. Trzymaj się z dala od niezdrowych i trujących substancji, otoczenia lub relacji. Szanuj swoją wrażliwość, myśl pozytywnie, aby Twoja energia była czysta i jasna. Wyeliminuj chaos lub użyj feng shui do oczyszczenia energii w swoim domu i biurze. No widzicie, kochani, za dużo tutaj tych dziewiątka mieczy w Was, to jest naprawdę, no umęczeni jesteście, widzę. Ja tutaj jeszcze wrócę, ta cesarzowa to może być po prostu też Wasza matka, która no wtrąca swoje trzy grosze i gdzieś tam no coś próbuje Wami zamanipulować, ale oczywiście to nie dla wszystkich. Dopasujecie już to do swojej sytuacji. Moi mili, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam mimo wszystko wspaniałego miesiąca, żebyście doprowadzili się do spełnienia swoich marzeń i do tej równowagi emocjonalnej, żebyście byli szczęśliwi. Pamiętajcie, że te wszystkie emocje, wszystkie sprawy, które są przeciążeniem dla Was, zostawcie to w diabłu, że tak powiem, i idźcie w nowym kierunku, tak? A karta koła fortuny zapowiada zmiany i to szybkie zmiany na lepsze, więc nie martwcie się, wszystko będzie dobrze, jakoś
przemkniecie tutaj przez te trudności, przez te wszystkie sprawy i uda się je pozałatwiać po Waszej myśli. Życzę Wam wspaniałego miesiąca, dużo radości, spokoju, pogody ducha. I cóż, zapraszam na kolejne czytania. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Sprawdźcie swój znak ascendentalny, pamiętajcie. Moi mili, pozdrawiam i do usłyszenia.